Do ślubowania! Nowi policjanci z Warmii i Mazur. 38 nowo przyjętych policjantów ślubowało służyć wiernie narodowi. Garnizon warmińsko-mazurskiej policji zasiliło 28 policjantów i 10 policjantek. Patrząc na ilość osób, które przyjmujemy, to taka średnia, która od tych 5 w tym roku naborów, 5 ślubowań się utrzymuje. Ponad 30 osób na każde ślubowanie. Jest to jedne z większych, 38. Jeszcze tylko zaznaczę, że 2 osoby, oprócz tutaj tych, które były, też się przyjęły, ale jako powracające do naszej formacji, gdzieś się w międzyczasie opuściły do innych służb, także w sumie 40 osób. To jest dosyć sporo jak na nasze województwo, patrząc na lata ubiegłe. A czy zauważalny jest deficyt przyjęć do policji, porównując z latami ubiegłymi? Czy jest mniej chętnych do służby? Na pewno chętnych do służby jest, biorąc pod uwagę lata, nawet tam 5, 6, 7 lat wstecz, na pewno jest ich mniej. Ale z tego względu, że nie tylko nasza formacja się rozwija, bo dodam tutaj, że w ciągu ostatniego roku czy 2 lat nasza formacja tutaj, w naszym województwie, wzrosła o 150 etatów, czyli musimy jeszcze te dodatkowo 150 etatów zapełnić, patrząc na 2, 3, 4 lata wstecz, czyli musimy tych kandydatów mieć więcej. Natomiast nie tylko nasza formacja się rozwija, rozwija się wojsko, rozwija się Straż Graniczna, Straż Pożarna, Żandarmeria i do tych innych formacji mundurowych też potrzebni są kandydaci. Dlatego myślę, że to tak się rozłożyło, że tych kandydatów do naszej akurat formacji w porównaniu do lat ubiegłych jest troszeczkę mniej. Aktualnie na Warmii i Mazurach służbę pełni 3,5 tysiąca policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w Komendzie Wojewódzkiej, Komendach Miejskich, Komendach Powiatowych, Komisariatach i Posterunkach. Teraz ich grono zasilą nowi policjanci. Co Panią motywowało, by wstąpić do policji w tych niepewnych czasach, bo jednak jest to jakby pewny zawód, prawda? Tak, owszem, jest to spełnienie mojego marzenia tak naprawdę. Od zawsze chciałam wstąpić w szeregi policji. Jest to stałe zatrudnienie, jak również możliwość awansu. Chciałabym bardzo pomagać ludziom, dlatego też podjęłam studia w tym kierunku, które właśnie ukończyłam w tym roku. Czasy mamy, jakie mamy, natomiast praca jest na pewno stabilna, ponieważ jest to służba mundurowa. Ona jest, była i będzie. Mimo wszechobecnego tutaj hejtu na naszą formację, zdecydowałem się wstąpić, ponieważ chcę udowodnić, że praca w policji to wyzwanie, to jest spełnienie marzeń niektórych funkcjonariuszy. Ciężka praca, ale też praca, która będzie dawała nam satysfakcję, jeżeli będziemy się angażować i wykonywać ją zgodnie z własnym sumieniem. Skończyłam studia związane ze służbami mundurowymi, więc już gdzieś wcześniej był zamysł, żeby dostać się do którejś służby, no i w końcu się udało. Podjęłam taką decyzję i jestem funkcjonariuszem. Było to 5. w 2023 roku ślubowanie policjantów z Warmii i Mazur. Wszyscy po ślubowaniu rozpoczną kurs w policyjnej szkole, a po jej ukończeniu będą pomagać i chronić podczas służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Po pozytywnym zakończeniu tego szkolenia zasilał szeregi oddziału prewencji policji, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komend Powiatowych w Bartoszycach, Beraniewie, Ełku, Giżycku, Gołdapi i Ławie, Litparku Warmińskim, Mrągowie, Olecku, Ostródzie, Piszu i Szczytnie. W uroczystym wydarzeniu uczestniczyli również bliscy nowoupieczonych policjantów. Dla kogo pan dzisiaj tutaj przyszedł? Dla córki. No, dzisiaj ślubowanie, ważny dzień. Jestem bardzo dumny i zadowolony z tego powodu. Także, a przede wszystkim, że to trzeci jożebek w rodzinie, gdzie ja jestem żołnierzem, córka jedna jest żołnierzem zawodowym, a trzecia do policji. Moja wnuczka akurat na ślubowanie, no i przyjechałam, bo jestem bardzo miło, bo to właśnie syn mój, ten co się wypowiadał i jeszcze jedna tydzień temu miała właśnie przysięgę, a teraz ślubowanie właśnie ta ma moja wnuczka. Wydarzenie było też wyjątkowe dla grupy 40 policjantów o zdecydowanie dłuższym stażu służby. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie 5 policjantom wręczył brązowe odznaki Zasłużony Policjant. Z kolei 7 policjantów i 1 pracownik cywilny otrzymali złote medale za długoletnią służbę. 20 policjantów i 2 pracowników cywilnych srebrne medale za długoletnią służbę oraz 8 policjantów i 1 pracownik cywilny brązowe medale za długoletnią służbę.